Rozmowa dnia. A gościem Sygnału Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia jest teraz generał dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji. Dzień dobry, panie komendancie. Dzień dobry. Zacznę od najświeższych wiadomości. Pan na pewno zna te liczby, ale nasi słuchacze jeszcze nie, mamy tu informację dosłownie sprzed kilku minut. 377 000 odprawili od czwartku osób funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściach granicznych z Ukrainą. Dziś, szanowni państwo, to jest bardzo ważna wiadomość, bo pół godziny temu wiceminister Maciej Wąsik mówił o tym, że wczoraj, że do wczoraj to było ponad 350 000, a już wiemy, że dziś od północy do 7 rano przez granicę polsko-ukraińską przeszło 24 000 osób uciekających przed wojną. To są też oficjalne informacje ze Straży Granicznej. Panie komendancie, ilu policjantów trzeba było skierować na granicę polsko-ukraińską po to, żeby pomóc opanować tą sytuację? Tak, ja potwierdzam, jeszcze przed chwilą rozmawiałem z generałem Tomaszem Plagą, komendantem głównym Straży Granicznej. Są wielkie ukłony dla całej Straży Granicznej, wykonują tam niesamowitą pracę na przejściach granicznych z Ukrainą. I on również potwierdzał te liczby, o których wspomniał pan redaktor. Ja pozwolę sobie tylko powiedzieć, że ostatnia doba jest rekordowa. Przekroczono 100 000 osób odprawionych na kierunku z Ukrainy do Polski. To ogromne przedsięwzięcie, jakie spadło na Straż Graniczną, wymagało również i naszego wsparcia. Stąd też funkcjonariusze zarówno garnizonu podkarpackiego, jak i lubelskiego w ostatnich dniach pełnią służbę niezwykle intensywnie i wymagało to również wsparcia z naszej strony. Stąd też z całego kraju skierowałem już blisko 1000 funkcjonariuszy na teren tych dwóch garnizonów dla wsparcia policjantów tam na miejscu. I to nie jest liczba zamknięta, bo dzisiaj pojadą na Podkarpacie i na Lubelszczyznę kolejni funkcjonariusze polskiej policji z głębi kraju. Ma to związek chociażby z wprowadzeniem drugiego stopnia alarmowego BRAVO przez pana prezesa. A no właśnie, o to chciałem dopytać, panie komendancie. Co oznacza dla policjantów, dla obywateli wprowadzenie tego stopnia BRAVO w dwóch województwach, przypomnijmy, podkarpackim i lubelskim? Tak, to zdecydowana intensyfikacja działań funkcjonariuszy policji, ale także innych służb na taką wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludzkich, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia chociażby o charakterze terrorystycznym. To także realizacja zadań administratorów obiektów, wzmożona kontrola tych obiektów użyteczności publicznej. To także informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych. Cały szereg zadań ukierunkowanych na to, aby generalnie zapewniać bezpieczeństwo w tych rejonach, gdzie mamy ten duży napływ ludzi uciekających przed wojną z terenu Ukrainy. Ta pomoc, jeśli chodzi i zaangażowanie, jeśli chodzi w ogóle o funkcjonariuszy policji, jest bardzo szeroka. Ja główne zadania, jakie stawiam przed policjantami, którzy tam pełnią służbę, którzy zostali tam skierowani, to są działania o charakterze pomocowym dla osób, które, jak powiedziałem, uciekają przed wojną, których ta jedna z podstawowych potrzeb każdego z nas, jaką jest bezpieczeństwo, została zrujnowana przez zbrojną agresję rosyjską na wolne, niepodległe, suwerenne państwo ukraińskie. Stąd też przede wszystkim chcemy pomagać tym osobom, które w Polsce szukają bezpiecznego schronienia, i zapewniam, że je znajdą, i to robimy w pierwszej kolejności, pomagamy, ale to również cały szereg innych zadań, chociażby kwestia drożności ciągów komunikacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo dużo pojazdów przyjeżdża w okolice przejść granicznych od strony Polski. To są rodziny, to są znajomi tych, którzy do Polski przybywają po to, aby ich odebrać, zabrać do swoich domów. Panie komendancie, to powiedzmy od razu dla tych, którzy rzeczywiście wybierają się też w tamtą stronę, bo to są zarówno ci, którzy jadą po swoje rodziny, znajomych, przyjaciół, jak i też ci, którzy widząc w telewizji te poruszające zdjęcia z granicy, wsiadają w samochód, jadą, żeby pomóc, myślą sobie, kogoś pomożemy zawieźć, prawda, do miasta, z którego jedziemy, albo do miasta, do którego będzie trzeba. Czy są jakieś takie główne punkty, do których te osoby powinny się kierować, żeby nie jechać na oślep, żeby po prostu wiedzieć, gdzie można dojechać, gdzie nie można dojechać, gdzie taka pomoc jest potrzebna? To dokąd powinni się ci ludzie udać? Tak, to jest oczywiste i naturalne, że rodziny, znajomi przyjeżdżają po swoich bliskich i krewnych na teren tych przejść granicznych. ale ta ilość przekroczeń, ta ilość osób, które napływają do Polski, powoduje, że również tych samochodów przyjeżdżających jest bardzo dużo. Ja przede wszystkim apeluję o to, aby stosować się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy, którzy są tam na miejscu. My przygotowaliśmy parkingi takie buforowe przed przejściami granicznymi, gdzie w sytuacji, kiedy już droga dojazdowa jest pełna tych pojazdów oczekujących na osoby, które przekroczą naszą granicę, gdzie nie ma już możliwości wjechania dalej. My tam ustawiamy na tych parkingach te pojazdy przyjeżdżające z osobami, które chcą odebrać swoich najbliższych, którzy chcą pomóc, ale też na te parkingi później autokary, czy to Państwowej Straży Pożarnej, czy autokary policyjne dowożą osoby, które przekroczyły granicę. Więc apelujemy tylko o to, aby stosować się do tych wskazówek policjantów, którzy są tam na miejscu i tam cierpliwie oczekiwać. My również robimy wszystko, żeby ten transport był szybki, sprawny, skuteczny z samego przejścia do tych właśnie, na te parkingi, do tych miejsc, gdzie oczekują osoby na swoich najbliższych, swoich znajomych. Usłyszałem wczoraj od osób podróżujących spod Żytomierza z Ukrainy takim busem, który w czasach pokoju prowadzi regularne przewozy między Warszawą a Żytomierzem, że po ukraińskiej stronie są takie szybkie pasy ruchu właśnie i szybszej odprawy dla tych, którzy w ten sposób właśnie autokarami rejsowymi, busami dojeżdżają na granicę. Czy po polskiej stronie też tak jest to zorganizowane? Tak, my musimy, i to jest kluczowe zadanie dla policjantów pionu ruchu drogowego, aby utrzymać zdrożność tych ciągów komunikacyjnych, bo wszyscy ci, którzy w sposób zorganizowany, czy to autokarami, busami, czy też prywatnymi pojazdami przekraczają granicę w tym ruchu kołowym, no muszą szybko i sprawnie z tego rejonu przejścia granicznego się wydostać. Stąd też te nasze działania ukierunkowane na to, żeby pozostawiać czy oczekiwać na tych parkingach buforowych, które stworzyliśmy, a nie wjeżdżać w bezpośrednią strefę przejścia granicznego, ponieważ doprowadziłoby to do zablokowania tych ciągów komunikacyjnych, a musimy utrzymać też ich drożność, bo chcę powiedzieć, że bardzo intensywnie płynie w tej chwili pomoc jadąca w przeciwnym kierunku, czyli na teren Ukrainy. Stąd też te główne drogi muszą być drożne, muszą być przejezdne. Mówi generał dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, gość Sygnałów Dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Ciąg dalszy tej rozmowy, szanowni państwo, za chwilę w mediach społecznościowych radiowej Jedynki, także na naszej stronie internetowej. Panie komendancie, to teraz o tym strumieniu, który płynie w drugą stronę. To są transporty humanitarne, oczywiście organizowane przez polskie władze, przez polskie samorządy, ale czy płynie też taka pomoc tego pospolitego ruszenia polskiego, ludzi, którzy się sami organizują, bo ja wiem, że były takie akcje w różnych miejscach Polski. Ludzie, którzy prowadzą firmy transportowe albo ludzie, którzy zrzucają się po prostu, żeby wynająć busa i z taką pomocą ruszyć na granicę i dalej. Tak, ale tutaj państwo polskie, które w mojej ocenie naprawdę świetnie zdaje egzamin po raz kolejny z pomocy w trudnej sytuacji, w kryzysowej sytuacji, pomocy potrzebującym, pomocy ofiarom zbrodniczych działań wojennych ze strony Federacji Rosyjskiej na terenie państwa ukraińskiego. Po raz kolejny państwo zdaje egzamin i postanowiło skanalizować jednak tę pomoc. Tą zbiórką tej pomocy zajmują się wojewodowie, przed którymi też nisko chylę czoła, bo obserwowałem pracę państwa wojewodów podkarpackiej i lubelskiego na miejscu, na terenie przejść granicznych w sobotę, kiedy z ministrem Szefernakerem i z komendantem głównym Straży Granicznej wizytowaliśmy przejście graniczne, ale także wojewodowie w całym kraju organizują punkty odbioru tego typu pomocy. Następnie ta pomoc będzie odbierana przez pracowników Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych i to właśnie RARS będzie transportował tę pomoc na teren Ukrainy i to myślę, że bardzo dobrze, że w ten sposób zostało to uporządkowane i to tym strumieniem popłynie ta pomoc, więc wszyscy chętnie mogą korzystać z przygotowanej specjalnie strony internetowej i aplikacji, ale kontaktować się również z władzami samorządowymi i z urzędami wojewódzkimi i tam przekazywać tę pomoc po to, aby ona w sposób skoordynowany była przekazywana stronie ukraińskiej i też była odpowiedzią na to, co faktycznie po stronie ukraińskiej jest potrzebne, a nasz rząd jest w stałym kontakcie właśnie ze stroną ukraińską i wydaje mi się, że to jest najlepszy sposób na pomoc. Panie komendancie, serce rośnie, kiedy patrzymy, jak Polacy angażują się, nie tylko z terenu Polski, także i ci, którzy żyją poza granicami, bo biorą aktywny udział w rozmaitych zbiórkach finansowych chociażby, więc serce rośnie, gdy patrzymy na zaangażowanie Polaków w pomoc dla Ukrainy. Ale muszę też dopytać, bo każdy kryzys to jest też okazja do tego, żeby pojawili się ludzie, którzy chcą żerować na cudzym nieszczęściu. Czy płyną do pana takie sygnały o sytuacjach, w których dochodzi do jakichś fałszywych zbiórek, kradzieży, jakiegoś wykorzystania ludzi w nieszczęściu, którzy uciekają z Ukrainy? Niestety z żalem muszę powiedzieć, że takie sygnały docierają. One są absolutnie incydentalne i w tej skali pomocy, która ze strony Polski i Polaków płynie, to są naprawdę marginalne sytuacje, ale jednak się pojawiają. Mieliśmy sygnały o tym, że były próby kradzieży, że były próby oszustw, jak chociażby pojawiający się przewoźnicy, którzy żądali naprawdę wysokich opłat za przewiezienie na krótkim dystansie w głąb kraju. Ja chcę wyraźnie podkreślić, że wszystkie transporty realizowane z punktów granicznych do tak zwanych punktów recepcyjnych, docelowo później do ośrodków pobytowych, to są transporty organizowane przez polskie państwo z wykorzystaniem autokarów Państwowej Straży Pożarnej, Polskiej Policji, innych podmiotów i to są wszystko działania bezpłatne. Te przewozy, tu nie ma żadnych opłat. My za darmo pomagamy naszym przyjaciołom z Ukrainy, którzy tej pomocy potrzebują, uciekając przed wojną. I absolutnie też apeluję i tutaj proszę o to, aby nie dać się oszukiwać i nie płacić za ten przejazd, bo my te przejazdy gwarantujemy w sposób bezpłatny. Pojawiły się też informacje o sytuacjach związanych z działalnością osób nakłaniających do prostytucji. Takich oficjalnych zgłoszeń, chcę podkreślić, nie mieliśmy, ale my każdy tego typu sygnał traktujemy niezwykle poważnie i dlatego w te miejsca, gdzie gromadzą się uchodźcy z Ukrainy, dedykowaliśmy zdecydowanie zwiększone siły policyjne i te umundurowane, ale w dużej ilości również służby operacyjne i będziemy reagować bardzo zdecydowanie na wszystkie tego typu sytuacje. Panie komendancie, to jeszcze na koniec jedna bardzo też drażliwa kwestia, bo mamy czas wojny, ale nie skończył się jeszcze czas pandemii. I oczywiście priorytetem jest w tej chwili to, żebyśmy pomogli jak największej liczbie osób, żeby te osoby przekroczyły granicę, znalazły schronienie, jedzenie, pomoc, noclegi i tak dalej. Ale pytanie jest też o ten faktor zdrowotny. To myślę jest pewnie potrzeba chociażby zorganizowania dla setek tysięcy ludzi szczepionek. Czy w tej kwestii są podejmowane jakieś działania, oczywiście w koordynacji z resortem zdrowia? My codziennie spotykamy się pod przewodnictwem pana Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, na wideokonferencjach z wojewodami, które uczestniczą też przedstawiciele innych ministerstw. Pan minister Kraska wielokrotnie w trakcie tych spotkań podkreślał potrzebę zatroszczenia się o potrzeby zdrowotne tych osób, które do nas przybywają i jestem przekonany o tym, że tutaj Ministerstwo Zdrowia trzyma rękę na pulsie i z całą pewnością też tej wszelkiej pomocy będzie udzielało. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Generał dr Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, był gościem Sygnałów Dnia w programie I Polskiego Radia. Dziękuję, panie komendancie. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.